Cześć wszystkim, witam was na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Słodkiego Cringe'u. Słuchajcie, nie wiem jak dzisiejszy odcinek wypadnie, ponieważ nagrywam go w ekstremalnych warunkach. I dlatego też nie ma kamery, no, bo jest straszny upał i ja w gabinecie po prostu umieram tutaj pozamknięta, siedzi w taki upał. No nieważne, nie chcę narzekać, ale jest dramat, mam ponad 30 stopni w tym gabinecie. Więc nawet się nie wygłupiam i nawet nie rozkładam lampy, bo by było z 40, jakbym to zrobiła. No, ale nagrywam odcinek. Pewnie będzie, chociaż może nie będzie krótszy. Nie, myślę, że nie będzie krótszy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Wiem, że lepsze są z kamerą, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. No tak jest, jak jest, jakieś takie ekstremalne upały przyszły do nas i niestety trzeba sobie z tym jakoś radzić. A my lecimy z kolejną historią i to są dalej te reakcje chemiczne z tego, co widzę. Ojeju, Kim, Aleksi pocieszają Violettę. To prawda, że to było wstrząsające, ale teraz nie ma już się czego obawiać. A ona się czegoś obawiała? No, mam nadzieję, że Armin i Amber nie zrobili sobie krzywdy. No nie zrobili. Wierz mi, Violet to nic im nie jest. Mieli wystarczająco dużo siły, aby się poprzepychać i wyjść jak najszybciej z sali. Na twoim miejscu bym się o niej nie martwiła. Scarlett, ale jak się czujesz? Widziałam, że wyszłaś na końcu. Nic mi nie jest, nie martw się. Chciałam po prostu wrócić po coś do sali. To było głupie. Mała jest trochę lekkomyślna. A, że ja jestem lekkomyślna i ja jestem mała. Masakra. Albo po prostu trochę stuknięta. To jest bardziej prawdopodobne. Lecimy dalej. Wydaje mi się, że to już jest koniec tego odcinka, bo skoro już mieliśmy ilustrację, no to chyba to jest koniec odcinka. Ale idziemy dalej. O, tutaj jesteś. Co za historia. Pomyśl, co by było, gdyby to wybuchło komuś w twarz. To prawda, że Armin i Amber mogli zrobić sobie krzywdę. Oni są nie do opanowania. Dyrektorka powinna ich pilnować przy kolejnym doświadczeniu. Albo ich przesadzić. Powinni być parze z kimś bardziej zdyscyplinowanym. Tak, to mogłoby pomóc. No i zaraz z wami będą. Powiedz, jak to się stało, że przyszłaś później sama z chłopakami? Co się stało? Ale się uśmiejesz! O Boże! Wróciłam po artykuł dla Peggy. W tym nie ma nic śmiesznego, mogłeś się udusić. No dobra, to prawda, że tego nie przemyślałam, przynajmniej nie muszę po niego wracać. Widziałaś, że Peggy przynajmniej nie muszę po niego wracać? Aha, że teraz nie musi. Widziałaś, że Peggy w końcu będę mogła dać jej nasz artykuł. Nie, przykro mi. Kto wie, może właśnie pisze nowy artykuł na temat wypadku. Nie zdziwiłabym się, gdyby przez całą tę historię sama zdecydowała się wrócić do swojej profesji. Tak, to możliwe. No to idę jej poszukać. Na razie. No idziemy jej szukać. Sala B tutaj nic. Korytarz główny, pokój gospodarczy. Sala A, dziedziniec, klub ogrodników, sala gimnastyczna. O, Nathaniel jako jedyny pomyślał, aby zdjąć swój fartuch. Powinnam zrobić to samo, źle to zaakcentowałam w ogóle. Wydaje mi się, że moja siostra jest tam już co najmniej od kwadransu. Mówisz o jej rozmowie z dyrektorką? Tak, boję się, że razem z Arminem zostaną zawieszeni. Zawieszeni? Przecież to był wypadek. Może, ale podobno nawet nauczycielka nie wie, jak mogło do tego dojść. Ich praca była tak chaotyczna, że nie potrafię wytłumaczyć, co mieszali i w jakich ilościach. Skąd to wiesz? Przyglądałam się im, jak pracują. Nie dziwi mnie to. Nie doszłoby do tego, gdyby pani Delaney została z nami w klasie. Idę zobaczyć na solucję, bo on nas lubi tylko na 77%. I z tego, co wiem, powinniśmy wybrać trzecią odpowiedź. Ona albo nam nic nie da, albo da nam plus. Ciekawe, kiedy daje plus, a kiedy nic. Tak, ale byli wyjątkowo nieodpowiedzialni. Nie sądzę, aby można było wszystko na nią zwalić. Nie, ale można wszystko zrzucić na dyrektorkę. To ona zmusiła nauczycielkę, aby wyszła z sali w środku lekcji. Ech, mówisz serio? Nie, tylko żartowałam, haha, ale gdyby się dobrze zastanowić, to moja uwaga jest dosyć logiczna. Powinnaś przedstawić swoją teorię dyrektorce, na pewno by się jej spodobała. Tak, od dawna nie musiałam zostawać po lekcjach, prawie zaczyna mi tego brakować. Idziemy dalej. Co tam ciekawego jeszcze i z kim? Melania i Iris otoczyły Klementynę. Chcę sobie stąd pójść. Uspokój się, już wszystko w porządku. Strażacy wszystko sprawdzili. Nie ma już żadnego zagrożenia. Musisz być spokojna. Klementyna wyglądała, jakby zaczynała się dusić. Dziewczyny, dajcie jej trochę przestrzeni. Potrzebuje świeżego powietrza. Wydaje mi się, że ma napad paniki albo coś w tym stylu. Może powinniśmy ją zaprowadzić do pielęgniarki. Nie chcę iść do pielęgniarki. Chcę zadzwonić do moich rodziców i wrócić do domu. Chyba powinnaś o tym porozmawiać z dyrektorką. Scarlett ma rację. Na razie najlepiej by było, gdybyś poszła do pielęgniarki. Dziewczyny prowadziły Klementynę. Kasztańska piwnica. O, Peggy, muszę coś ci dać. Udało wam się napisać artykuł? Tak, mieliśmy bardzo mało czasu, ale się udało. Spokojnie, to ja ocenię, czy wam się udało, czy nie. Muszę najpierw przeczytać artykuł i go zatwierdzić. Ach, no to trzymaj.
Peggy wzięła kartkę i zaczęła je przeglądać. Potem wybuchła śmiechem. Nie rozumiem, z czego się śmiejesz. Ten artykuł nie trzyma się kupy. Są w nim same hipotezy. Nie mogę tego opublikować. Poczekaj, chcesz mi powiedzieć, że napracowaliśmy się na darmo? Wydaje mi się, że tak. A więc porzucisz szkolną gazetkę? Ech, zmieniłam zdanie w tej kwestii. Podobno dzieje się w szkole kilka interesujących rzeczy. Mam kilka informacji na temat wypadku. Szkoda by było, gdyby pozostali się o tym nie dowiedzieli. Muszę po prostu ustalić sobie pewne granice, których nie powinnam przekraczać. Tak jak robiłam to wcześniej. No to się cieszę. Nawet jeżeli wszyscy wolelibyśmy, abyś zmieniła zdanie trochę wcześniej. Trzeba przyznać, że zabawnie było patrzeć, jak próbujecie zdobyć jakieś informacje. Chwileczkę obserwowałaś nas? Trochę. Nawet się nie zorientowaliście. Ciekawa jestem, co takiego odkryła. Może dowiedziała się czegoś więcej na temat wydarzenia, które odbywa się wkrótce w szkole. To nic, to też nic, to też nic. Co ja mam jeszcze tutaj znaleźć? Zebranie z dyrektorką panią Delaney Arminem i Amber trwało dłużej niż przewidywano. Powiadomiono nas, że na dzisiaj to był koniec lekcji i że możemy wrócić do domów. Trzeba przyznać, że to był dzień pełen niespodzianek. Czas wracać do domu. No to lecimy do domu, kafejka, wejście do parku, park. Ktoś tam jest. A więc trzymasz się jeszcze na nogach? Chwileczkę, jaśnie, czy ty za mną poszedłeś? Spokojnie, przecież nie jestem psychopatą. Cóż... A więc, czego chcesz? Chciałam tylko sprawdzić, czy wszystko z tobą w porządku. Najwidoczniej tak, więc już cię zostawiam. Poczekaj, co? Chciałam ci powiedzieć, dzięki, że po mnie przyszedłeś razem z Lisandrem i że się o mnie martwiliście. Nie mogliśmy cię tak zostawić. Nudzilibyśmy się bez... Jezus. Aha, bardzo śmieszne. Będę już spadać. Na razie. Ja też. Do jutra. Bo to są te odcinki, które już zaczynają flirty, nie? Będę musiała powiedzieć rodzicom, co się stało. Wyjdę na idiotkę, ale nie mogę przed nimi tego zataić. Poczekałam, aż wrócę z pracy i wszystko im opowiedziałam. Co ci strzeliło do głowy, aby tak postąpić? Złapał mnie za ramiona i spojrzał na mnie z niepokojem. Jesteś pewna, że nic ci nie jest? O Boże. Pójdziemy na pogotowie, aby się upewnić. To nie do pomyślenia, że dyrektorka do nas nie zadzwoniła. To ja do niej zadzwonił. Ja, mamo, uspokój się. Jeżeli bym potrzebowała pomocy, to szkoła od razu zadzwoniłaby po pogotowie. Nauczycielka upewniła się, że nic mi nie jest. Jest tylko nauczycielką, a nie lekarką. Zapewniam was, że jestem w świetnej formie. Gdyby coś było nie tak, to już bym to zauważyła. Co za pomysł? W ogóle nie masz wyobraźni. Co? Mogło ci się coś stać? Wiem, że to był strasznie głupi pomysł. Ja przepraszam. Nie potrzebujemy przeprosin. Chcemy tylko, abyś następnym razem zastanowiła się dwa razy, zanim zdecydujesz się zrobić coś podobnego. No ja się nie dziwię. Podeszła do mnie i mnie objęła. Uważaj na siebie, dobrze? Dobrze. Twoje zdrowie jest o wiele ważniejsze niż jakiś szkolny artykuł. No to jest racja, no ja bym tam nie poszła, no nie drzyjcie się na mnie, ja bym tam nie poszła, gdyby nie ilustracja. Ja trochę mózgu mam. Wbrew pozorom. Teraz to on mnie przytulił. Cieszę się, że nic ci nie jest. Moi rodzice wyglądają na wstrząśniętych. Żałuję, że przysporzyłam im zmartwień. Dostałam nauczkę. Przez jakiś czas postaram się nie rzucać się w oczy w szkole. Chociaż raz postaram się spędzić więcej czasu z przyjaciółmi i nie wpakować się w kłopoty. Ten odcinek jeszcze się nie skończył. O, Klementyna. Już wszystko w porządku? Tak, czemu miałoby być inaczej? Wczoraj nie wyglądałaś zbyt dobrze. Bzdura, a co cię to w ogóle obchodzi? Spokojnie, chciałam być miła. Zachowaj to dla swoich przyjaciół i zostaw mnie w spokoju, okej? No okej. Dziedziniec, klub ogrodników, korytarz główny, korytarz, sala B, klatka schodowa. Wczoraj trochę się bałam. Przyznaję, że ja też. Nie śpieszy mi się, aby wrócić na lekcję do pani Delaney. To niesamowite, jak mój brat potrafi narobić wszystkim kłopotu. Aleksy, chyba trochę przesadzasz. Nie możesz zwalić całej winy na Armina. Nikt nie wie dokładnie, jak do tego doszło. No to jest racja. Nie zwalam na niego winy. Mówię tylko, że ma naturalną zdolność do stwarzania katastroficznych sytuacji. W każdym razie byłam szczęśliwsza niż zwykle, że mogłam się spotkać po lekcjach z Leo. Może już byśmy się nigdy więcej nie zobaczyli, gdyby wydarzyło się coś poważnego. Jeju, co za teksty. Ech, Rozo, czy aby trochę nie przesadzasz? Przecież nie manipulowaliśmy materiałami wybuchowymi. Niewiele brakowało. To prawda, że po tym incydencie dobrze było otrzymać trochę wsparcia. Moja mama i mój brat zorganizowali dla mnie piknik niespodziankę. Zjedliśmy podwieczorek nad rzeką, było bardzo sympatycznie.
Muszę przyznać, że mieli świetny pomysł. Może też kiedyś powinnam zorganizować coś takiego. No fajny pomysł. Ja nie wiem, chyba był piknik jakiś, nie? Tak coś mi się kojarzy. A więc jesteś zadowolona, jak o czym mówisz. Wszystko wraca do normy, a ja wydałam nowy numer gazetki z jednodniowym opóźnieniem, ale przynajmniej wróciłam do swoich obowiązków. Super, cieszę się, że znowu jesteś w dobrej formie. No i to jak? Nie przeczytałaś jeszcze mojego artykułu, jest bez porównania z waszym pseudoploteczkami. Peggy, jak zwykle jesteś bardzo taktowna, haha. To było całkiem miłe, chyba nie mamy takiego samego poczucia humoru. Nie rób takiej miny, to było bardzo miłe, że próbowaliście mnie zmotywować, w końcu to poskutkowało, tym lepiej. Stwierdziłam, że nie mogę pozbawić szkoły swoich talentów, najwidoczniej nie wszyscy mają takie zdolności jak ja, przynajmniej masz o sobie wysokie mniemanie. Ja tylko stwierdzam fakty, trzymaj, przeczytaj nowy numer i spróbuj mi powiedzieć, że źle wykonałam swoją pracę, podaj mi nowy numer gazetki, od razu zaczęłam przeglądać. Nagle zrozumiałam, dlaczego była tylko zadowolona z tego, czego się dowiedziała, a więc nie wierzę, zakończę odcinek. No dobrze, zobaczymy. Co będzie w kolejnym. A, piknik w parku. Co odkryła Peggy? Nowiny mogą wyprowadzić cię z równowagi. Odpręż się i zorganizuj piknik w parku. Uda ci się wszystkich zaprosić, ale ja nie chcę wszystkich zapraszać na jakiś piknik. W końcu poznaliśmy nową plotkę. Peggy ogłosiła ją w gazetce. Wkrótce w szkole pojawi się nowa uczennica. A, to ta, dziwne, ale ta wiadomość trochę mną wstrząsnęła. Wiem, że to głupie, ale przyzwyczaiłem się, że to ja jestem ostatnią dziewczyną, która pojawiła się w słodkim Amorisie. Głupio tak myśleć, poza tym fajnie, że w szkole pojawi się ktoś nowy. Pria, ja tam Prię bardzo lubię. W sensie, nie, może nie w tej części, bo tutaj jakaś taka dziwna akcja z nią była, no ale. Nie mam mowy, wam znosiła kaprysy tej Leluni. O kim mówisz? O nowej uczennicy, a niby o kim innym. Mam wrażenie, że Charlotte jest jeszcze bardziej uprzedzona ode mnie. Możesz sobie iść, mam lepsze rzeczy do roboty niż dyskutowanie z tobą. Zakończ dyskusję. Pokój gospodarzy, korytarz. Co tutaj robisz? Ja... Zanim zdążyłam coś powiedzieć, grupa uczniów przebiegła tuż przed nami. Wy, wracajcie natychmiast. Pobiegła za grupą, tym razem mi się upiekło. Nie rozumiem, o co chodzi. W ogóle nie żałuję, że przyniosłem się do tej szkoły. Tutaj zawsze się coś dzieje. To prawda, że się nie nucimy. Bam, auć. Tak się zamyśliłam, że nawet nie zauważyłam, że na kogoś wpadłam. Spokojnie, wszystko okej? Okay? Ja tak, sorry, nie patrzyłam, gdzie idę. Wyglądasz na zmieszaną. No to lecimy. Dowiedziałam się, że w szkole pojawi się nowa uczennica. Dziwnie się z tym czuję. Przecież świat się przez to nie zawali. Pewnie tak. Nie rób takiej miny. Co w tym złego? Boisz się, że nowa cię zastąpi? Ma rację. Nie wierzę, że jestem taka głupia. Nie martw się. To pewne, że nie ma takich... dwóch jak ty. Poniekąd. Hej, czytałeś już szkolną gazetkę? Nie, ale słyszałem o plotce Peggy. Czyli jesteś na bieżąco. Co o tym myślisz? A co powinienem myśleć? W szkole pojawi się nowa uczennica. Nie ma w tym nic niezwykłego. Ja już mówiłam, że kocham do Daniela. Ja uwielbiam jego postać. I tutaj mamy kliknąć, tak, na pewno masz rację. Nie wyglądasz na przekonaną, to myślałam się, że wszystko będzie zależało od jej osobowości. Jestem ciekawa nowej uczennicy. Dalej. Ale nie sądzę, abym miała odwagę do niej podejść. Ja nie mam ochoty jej widzieć, że się szkolne ma się dobrze bez niej. Boże drogi. Wyleto, musisz w końcu przemóc swoją nieśmiałość. Nie musisz sama z nią rozmawiać. Będziemy mogli razem do niej podejść, jeśli chcesz. O. Dobrze, czemu nie? Zakończy dyskusję. Te relacje z innymi tutaj nie mają znaczenia żadnego, nie? Scarlett, czytałaś już nowiny? Nie przeczytałam jeszcze artykułu Peggy, ale wiem, o co chodzi. Ciężko to przegapić, wszyscy mówią tylko o tym. To zaczyna być męczące. O, tam, no. W każdym razie, nie wyglądasz na zachwyconą. Powiedzmy, że wolę najpierw zobaczyć, z kim będziemy mieć do czynienia. Czemu tak się krzywisz? Ja, chyba to mi przeszkadza, że już nie będę ostatnią dziewczyną, która... Dlaczego ja muszę doklikać? Ja nie chcę tego klikać, to jest takie głupie. Możesz mnie uważać za idiotkę, jeśli chcesz. Nie, w pewnym sensie cię rozumiem, ale nie martw się, to nic nie zmieni, wierz mi. Zapewne masz rację. Uczniowie wydają się niespokojni. To pewnie przez nowiny z gazetki szkolnej. Jeszcze jej nie czytałem. Peggy ogłosiła, że w szkole pojawi się nowa uczennica. Ach, teraz lepiej rozumiem. To normalne, że wszyscy są zaintrygowani. Przyznaję, że ja też się tak czuję. Zdaję sobie sporo pytań. Mam nadzieję, że nie trafimy na nową żmiję. To trochę głupie. Powinni poczekać, aż pojawi się w szkole, zanim zaczną o niej plotkować. Ha, ha, ha. Jaka ona jest dwulicowa! O mój Boże! I z tego co wiem, musimy tę dwulicową odpowiedź dać. Wszystko w porządku? Wyglądasz na spiętą. Och, nie, ja... chcesz o czymś pogadać? Lysander jest trochę za bardzo jasnowidzący. Może mu powiem, co jest nie tak. Weźmiesz mnie za idiotkę, ale to trochę jakbym się bała, że w pewnym sensie może ukradnie mi moje miejsce.
Nie jestem pewien, czy nadążam. No wiesz, jestem ostatnią dziewczyną, która pojawiła się w słodkim Amorisie. Niepotrzebnie się zamartwiasz, jesteś w tej szkole już od dłuższego czasu. Masz przyjaciół i nie ma sensu myśleć, że ich stracisz przez kogoś, kogo jeszcze nie znasz. Wiem, że to głupie. Nie myśl o tym. Ci, którym naprawdę na tobie zależy, nie porzucą cię tak z dnia na dzień. Wiem coś o tym. Ach tak? To oczywiste. Zakończę dyskusję. No dobrze. Skoro to oczywiste, skoro tak mówisz... Nie wierzę. Widziałaś, co zrobiła Peggy? Ech, tak. To ciężko pracowaliśmy nad tym artykułem, a ona co zrobiła? Wyrzuciła go do kosza. Dosłownie, uspokój się, może go nie wyrzuciła. No to może powiesiła go nad łóżkiem. Ach, na pewno nie. 5 osób zaangażowało się, aby pomóc, a ona tak nam się odwdzięcza. Armin jest tak irytujący, mi się tak z wyglądu podoba, ale jest tak irytujący. Wiem, że to frustrujące, ale chyba wie, co robi. Nasz artykuł zapewne był wystarczająco dobry. Nie był wystarczająco dobry, brakowało nam dowodów. W każdym razie... Nowość dnia nie zasługuje na tyle rozgłosu. Co myślisz o informacji Peggy? W każdym razie nowość dnia nie wróży nam nic dobrego. O, może co myślisz o informacji Peggy? Nic takiego, to żadna wstrząsająca informacja. Nasz artykuł był o wiele lepszy. Ale tego nie rozpowiesz, co? Nie, zakończ dyskusję. Lecimy dalej. Klub ogrodników, dziedziniec, sala gimnastyczna, szatnia. O nic nie pytaj, idź dalej, zapytaj Amber, co myśli o artykule Peggy. A, o nic nie pytam. A więc co ty myślisz? Słucham? Nie jesteś zbyt czająca. Co się dzisiaj dzieje z twoim zdaniem? Nie jesteś zbyt czająca. Co się dzisiaj dzieje? Co? Czekajcie, nie. Co się dzisiaj dzieje twoim zdaniem? O Jezus Maria. O Boże. Ej, widać, że mi ciepło. I czytam po prostu cudownie. No, Peggy ujawniła nową plotkę. Dziwię się, że moje zdanie cię interesuje. Musisz się czuć dziwnie, wiedząc, że taka dziewczyna zajmie twoje miejsce. Jak to taka dziewczyna? Znasz ją? Nie, ale przeczytałam cały artykuł, a ty najwyraźniej nie. To prawda, że skupiłam się tylko na głównej informacji. Nie licz na to, że ci powiem więcej. Że powiem ci coś więcej. Mam lepsze rzeczy do roboty. O nic ci nie proszę. Poszła sobie z uśmieszkiem na ustach. Najwyraźniej przegapiłam ważną informację. Muszę zdobyć nowy numer gazetki. O, Iris, masz może pożyczyć nowy numer gazetki? Nie miałam jeszcze okazji go przeczytać. Nie, przykro mi, dałam go Rosalii. Ach, okej, wiesz może, co Peggy napisała na temat nowej uczennicy? Podobno to interesujące. Wiem, że nazywa się Priya i że dużo podróżowała. Peggy dowiedziała się, że jej ojciec jest biznesmenem i że musi się często przeprowadzać z powodu swojej pracy. Mam nadzieję, że nie będzie jej się tutaj za bardzo nudzić. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Żartujesz, w tej szkole cały czas coś się dzieje. O, może tak. Aha, masz rację, będziemy mogli ją zaskoczyć. Dowiedziałam się kilku rzeczy dzięki Iris. Spróbuję jednak zdobyć gazetkę i przeczytać artykuł w całości. No to teraz będziemy chodzić szukać tej gazetki, tak? Z informacjami o Pri. No nic dzisiaj ciekawego oprócz tej informacji o tej Pri. W ogóle chyba powinnam częściej ten słodki flirt dawać, bo jak są te krótkie odcinki, to tak czasami niewiele się dzieje, nie? Trzymajcie się cieplutko i hej!